Hej, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Jeśli chcesz, możesz też mnie wesprzeć na stronie Patronite. Dzięki za wszystko i miłego oglądania. Witam, witam wszystkich. Dzisiaj wracamy na chwilkę do świata Star Wars. Mam dla was dwie bardzo ciekawe informacje. Oczywiście tutaj gameplay będzie sobie leciał w tle, ja będę omawiał te dwie rzeczy, także jeśli wam się podoba, łapka w górę i witam ponownie wszystkich fanów Star Wars. Także informacje na temat oczywiście Battlefronta 2. Wyciekł do sieci mały taki gameplay koncepcyjny i to, co możemy się spodziewać po, można powiedzieć, grafice i po jednej postaci. Także już wam puszczam ten gameplay i będziemy go omawiać. Także wrócimy do tego Battlefronta tutaj z potyczką za chwilę, ale zobaczmy ten gameplay. Pamiętacie tego Sentinela, w którym był ukryty hologram jakby Imperatora. Także on tutaj powraca. Jest jakby taka scenka, zobaczcie, z innego ujęcia. Już wam to puszczam. Jest ten Sentinel. On jest jakby ostatnią wolą Imperatora. Także tu będzie ten droid będzie wysyłał rozkazy do Idenversio, więc to jest bardzo ciekawe. I zobaczcie, on tak wygląda w środku, jest tutaj twarz Imperatora i taka jakby niebieskawa, więc myślę, że to jest hologram, także niezła rzecz. I mamy tutaj jakby z innej perspektywy takie motion capture, jak to będzie wyglądało już poruszanie twarzą. Widzicie? Tu coś w tym stylu. I teraz tak. Jest taki gameplay bardzo wczesny, ponieważ twórcy powiedzieli, że nie będzie gwiezdnych kart, a tutaj jakby z boku mamy, tutaj gdzie jest moja głowa, zobaczcie tu, jest jakby taka plansza z gwiezdnymi kartami, albo jakieś sloty na umiejętności, więc bardziej twórcy pójdą w umiejętności niż w sloty z gwiezdnymi kartami. Zobaczymy, jak to będzie, jeszcze to nie jest potwierdzone, za chwilę wam powiem, kiedy pierwszy gameplay, także to będzie duże wydarzenie. Zobaczcie, no na chwilę obecną tak to wyglądało koncepcyjnie. Myślę, że to już jest jakaś wczesna faza, teraz będzie to wyglądało o wiele lepiej. Także tak to wygląda. Tu mamy tego droida, który był w rebeliantach. On będzie też nam pomagał, może otwierać jakieś drzwi albo unieszkodliwiać przeciwników, zobaczymy. I tutaj mamy właśnie coś takiego, jakby otwierał drzwi, nie? I też widzicie, L1, R1, to jest wersja konsolowa oczywiście. No i mamy jakby takie dwie karty. Ciekawe, czy to są bardziej umiejętności, czy gwiezdne karty. Myślę, że to są umiejętności, więc spoko. I teraz tak, jeszcze wam pokażę jeden taki obrazek koncepcyjny, gdzie pokazują właśnie cztery klasy, jedną mamy do wyboru i jak możemy modyfikować, także za chwilę do tego przejdziemy. No i tu mamy takie wnętrze, może to była nawet Gwiazda Śmierci. No podobne. I teraz tak, ten droid paraliżuje, co ciekawe. I też ciekawe, czy będzie można zagrać samym droidem. Jak widzicie, tam jest taki piorun, gdzie jest moja głowa. I jest taka jakby umiejętność, nie? O, i troszkę mamy tutaj bohaterów. Puszczę wam to jeszcze raz. To jest tylko 14 sekund. Takie coś wyciekło do sieci. Także wygląda wesoło. I tu mamy jakby strażników właśnie z Gwiazdy Śmierci. I troszkę tutaj jak wyglądają postaci na początkowej fazie tworzenia gry. Także tak to wygląda. Bardzo ciekawe. I oficjalna informacja. Uwaga, uwaga. 10 czerwca na EA Play będzie pokazany pierwszy gameplay. Także czekajcie, oglądajcie. Może będzie jakaś mała później relacja z tego. Na pewno będzie omówienie gameplaya, ale nie wiem, może będzie coś na żywo. Zobaczymy. Także czekamy bardzo na EA Play. I czekamy oczywiście na E3. Też powinno być coś pokazane, ale to będzie taka konferencja właśnie elektroników wcześniej, 10. Także coś tam już będzie. No i tak, jeszcze wam pokażę, wiecie co, ten szkic koncepcyjny. Dobra, mam ten szkic koncepcyjny i on wygląda w ten sposób. Mamy tutaj oczywiście Heavy Trooper, Assault Trooper, Oficer i Specjalista. Klasy się nie zmieniły, jak widzicie.
Mamy tu jakby właśnie takie trzy umiejętności. No i co my tu mamy? Właśnie tarczę. No i reszta jest tak zamazana, że nawet nie mogę przeczytać. Tu jest coś detonate, ale dalej nie wiem. No i jest jego blaster, także wszystko jest potwierdzone, będą cztery klasy, tak będzie wyglądała jakby kustomizacja na wczesnym poziomie produkcji, także to się wszystko zmieni, ale mniej więcej tak to będzie wyglądało, także ciekawie, ciekawie. Tu wam puszczę ten gameplay dalej, niech sobie leci, w sumie tak. No więc cóż, czekamy na 10 czerwca, mała taka... Mała taka jaskółka była tego, co możemy się spodziewać. Ale cóż, czekamy, czekamy. Myślę, że później powiem resztę informacji. Na razie też pytacie, czy wróci Battlefront 1. Myślę, że wróci. Troszkę teraz, wiadomo, było gwinta. Była premiera otwartej bety, więc graliśmy bardzo dużo w gwinta i cały czas będziemy grali. No i Wiesiek standardowo, co myślę, że codziennie albo co drugi dzień będzie na kanale. A do Star Warsów jeszcze wrócimy. Myślę, że w wakacje bardziej. I później już przed listopadem to będziemy ostro ciupać. Chociaż też zapowiadają się fajne inne gry do ogrania. Także dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy będziecie oglądać EA Play. Czy czekacie na Battlefronta, bo wiadomo, że czekacie. To już nie muszę was pytać. Będzie epicko. Także dzięki za oglądanie. Łapka, jeśli wam się podoba. I hej, hej.